Dzień dobry, witamy dzisiaj bardzo serdecznie wszystkich na turnieju Smoka. Dzisiaj sportowych, piłkarskich emocji dostarczają zawodnicy urodzeni w roku 2010 i młodszym. Jest z nami człowiek wyjątkowy, prawdziwy sportowiec z wielkim sercem, człowiek, można powiedzieć, legenda sportu, olimpijczyk, Lillehammer 94, Nagano 98, Salt Lake City 2002, Turyn 2006, a dzisiaj hala Orła Piaski Wielkie w Krakowie. Mógłby pan nam tutaj rozjaśnić tą zagadkę troszkę, zagadkową obecność? Oczywiście. Z racji tego, że jestem oczywiście całym sercem sportowcem i będę sportowcem do końca życia, ale również jestem i tatą. I w tej generacji, która następuje już po nas, mam dwóch, trzech sportowców w zasadzie w rodzinie. Mam hokeistę, również Pawła Zygmunta, który gra w Krakowie. Mam Franka, młodszego 11-latka, który gra w piłkę i gra w hokeja. I również mam Alberta, który tutaj dzisiaj uczestniczy i też gra w piłkę i w hokeja. Dlatego, że dzieci w takim wieku powinny rozwijać się nie tylko jednotorowo, ale również powinny szukać innych jakby ciekawych dyscyplin, których mogą rozwijać się ruchowo i dopiero później wybierać. Nie jestem zwolennikiem szybkiej specjalizacji, dlatego, że specjalizacja doprowadza do takich stanów, w których dziecko często bardzo szybko traci motywację, a poprzez różnorodne właśnie zajęcia sportowe, różnorodne dyscypliny można tą motywację przytrzymać i oczywiście poprzez proces szkolenia doprowadzi do tego, że ono później już w wieku tam powiedzmy 14-15 lat będzie decydować o sobie, w którą stronę będzie chciało iść. Ale dzisiaj tutaj kibicuję mojemu synowi, który gra w drużynie AP Talent Polska. To jest taka drużyna złożona z wielu zawodników z różnych klubów, jakby regionu takiego szerszego. Mój syn został zaproszony do tej drużyny i tam właśnie dzisiaj jest pierwszy turniej w zasadzie, w którym bierzemy udział. Byliśmy jeszcze na jednym treningu i na tym właśnie turnieju jakby sprawdza się z tą drużyną. No tak, przypomnę, że drużyna występuje dzisiaj w Lidze Mistrzów, czyli prezentuje się bardzo świetnie. Pana specjalizacja, przypomnijmy, łyżwiarstwo szybkie, czyli opierające się mocno, mocno na nogach. Tutaj piłka nożna, czyli można powiedzieć, gdzieś te geny dziedziczone są. A proszę mi powiedzieć, jak to jest z perspektywy sportowca, którego oglądały miliony, kibicowały, a teraz z drugiej strony barykady to kibicowanie dostarcza tylu samo emocji, co z tej drugiej? Znaczy myślę, że dostarcza. Oczywiście jeżeli jest ten czynnik właśnie taki rodzinny, gdzie kibicuje się swojemu dziecku, te emocje są coraz większe, ale ja staram się trzymać te emocje troszeczkę w sobie. Ja powiem szczerze, i to powiem szczerze, naprawdę mi ciężko jest się zaangażować emocjonalnie, dlatego że ja już, znaczy w ogóle w kibicowanie takie jak tutaj słyszymy, dlatego, że ja jestem w pewnym sensie jakby już spaczony i ten poziom adrenaliny, który w ciągu mojego życia cały czas występował, on już nie jest tak duży i nie wywołuje takich euforii jak tutaj rodzice krzyczący, machający flagami. No nie wiem, co by się musiało stać, żebym po prostu musiał wstać i krzyczeć i flagami, ale oczywiście, jeżeli jest gol, bije brawo, cieszę się. Oczywiście bardziej myślę, że w sobie to trzymam. Natomiast tym sportem, o którym pan tutaj mówił, jakby zawodowym i tym, o tych etapach, które się przechodzi. Ja nie byłem tylko łyżwiarzem szybkim. Ja powiem panu, ja trenowałem 7 dyscyplin sportowych i zaczynałem od skoków narciarskich. Byłem skoczkiem narciarskim, trenowałem kombinację norweską, trenowałem biegi narciarskie. Do 15 roku życia ja wywodzę się z Iwonicza Zdroju, to jest miejscowość na Podkarpaciu koło Krosna. Tam były 3 skocznie. Mój tato był członkiem kadry olimpijskiej Grenoble w 1968 roku. Nie pojechał na igrzyska, bo był 7 w kwalifikacjach. Natomiast te geny jakby są już przekazywane, te geny sportu przekazywane tradycyjnie, ale po tych skokach narciarskich poszedłem do szkoły mistrzostwa sportowego w Zakopanem i tam byłem już narciarzem i przez przypadek zostałem łyżwiarzem. W międzyczasie jeszcze w szkole grałem w piłkę nożną, grałem w dwóch drużynach, grałem w SMPTT Zakopane 1907 i grałem w ZKP Zakopane, to była piłka. Później na studiach grałem w drużynie, która wygrała turniej juwenaliowy. Grałem w parze z Tomkiem Kulawikiem razem na studiach. No bardzo ciekawa historia była. Tomek
bardzo nie lubią ze mną grać, ze względu na moją szybkość i tą dynamikę i te wszystkie rzeczy, które to jest związane, ale oczywiście radość wielka. No i później jeszcze trenowałem kolarstwo górskie dwa lata zawodowo, byłem w grupie zawodowej RMF Biker Shop. No i swoją karierę zakończyłem jako łyżwiarz, a później jeszcze awansowałem do pierwszej ligi w hokeja na lodzie, bo grałem w drugoligowej drużynie KTH. I także to są takie rzeczy, które jakby jedne z drugie wychodzą, ale to są piękne historie i właśnie to, co powiedziałem, że dzieci i rodzice muszą mieć świadomość o tym właśnie, o tym pokazywaniu dzieciom, jak wygląda sport, dlaczego warto umieć pływać, dlaczego warto jeździć na nartach, dlaczego warto jeździć super na rowerze. Dlaczego warto biegać, dlaczego warto wysyłać dzieci na zawody przełajowe w biegach albo gdziekolwiek, bo piłka nożna to jest sport interdyscyplinarny, tam jest dużo więcej potrzebnych rzeczy niż tylko granie w piłkę. To jest sport, który musi być oparty na wielu innych jakby elementach przygotowania sportowego i dlatego jeszcze raz podkreślam, ta właśnie multiplikacja sportów właśnie w dzieciństwie, tam do tego 15 roku, czy później już specjalizacja idzie, powinna właśnie odgrywać bardzo dużą rolę. No właśnie, poruszył Pan tutaj bardzo, bardzo ważną kwestię. Turniej Smoka jest to nowy twór, który się pojawił na mapie piłki nożnej dzieci. Jak ocenia Pan jego organizację i poziom sportowy przede wszystkim, bo to jest to turniej dwudniowy, wymagający, prawda, od tych dzieci. Bardzo dużo wytrzymałości, kondycji, no i gry zespołowej. Kilka słów na ten temat. Przede wszystkim trzeba tutaj bardzo mocno bić brawo organizatorom, bo czynnik ludzki najważniejszy jest jakby w organizacji i ta pasja, która przyświeca organizatorom tego turnieju, jest jakby podstawą jego sukcesu. Druga rzecz to jest ta piękna hala, która naprawdę spełnia warunki do tego, żeby rozgrywać tego typu turnieje. No i po trzecie miejsce. No, każdy lubi również przyjeżdżać do Krakowa i ten drugi dzień, jakby ta noc, która się spędza, można w jakiś tam sposób również uatrakcyjnić dzieciom ten wyjazd i pokazywać piękno naszej ojczyzny. Także jest to bardzo dobry pomysł, jest to, tak jak powiedziałem, dobrzy organizatorzy, piękny obiekt i jeszcze fajne miejsce, no to jest myślę, że recepta na sukces. Poznajmy tutaj Pana, no można powiedzieć syna, znamy Pana, ale odkrywamy też Pana jeszcze z innej strony, człowieka, który ma bardzo duże serce, ogromne serce, wrażliwe na potrzeby innych osób. Wiemy, że będzie Pan wspierał turniej charytatywny dla Syrii, dla Pani Sylwii, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Czy tutaj też może Pan coś powiedzieć na ten temat? Tak, zostałem wczoraj zaproszony do tego zacnego grona tych sportowców, olimpijczyków, ludzi wspierających ten pomysł i obiecałem pomoc jakby w tym turnieju, w ogóle pomoc związaną z pozyskaniem środków czy przekazaniu jakiejś cennej dla mnie pamiątki na aukcję. Także tutaj organizator tego turnieju poprosił mnie i bez chwili zawahania przekazałem mu informację, że z wielką przyjemnością zaangażuję się w tę inicjatywę. Bardzo Panu dziękujemy. No cóż, na zakończenie turnieju, bo to dzisiaj jest ostatni dzień, czego można Panu życzyć? Życzmy nie tyle mi, ale wszystkim. Życzmy zdrowia, życzmy szczęścia i życzmy tego, żebyśmy szczęśliwie ze swoimi dziećmi się tak bawili w sport, żeby właśnie uśmiech gościł na naszych twarzach, ale i przede wszystkim gościł na twarzach dzieci. Serdecznie dziękujemy.